Słuchajcie, zanim zrobimy piękny nasz wstęp, to powiemy wam, że siedzimy tutaj z Kubą i jakby dyskusja się klei mocno i my poruszamy jakby milion wątków, bo temat trwa i trochę aż nam się zrobiło żal, że one jakby padają w eterze i nigdzie nie idą dalej i tylko my we dwie możemy sobie wyciągać z tego jakieś wnioski. Więc stwierdziliśmy tutaj jednogłośnie całym teamem, że włączymy nagrywanie i może coś z tego wyjdzie fajnego. Także tak witamy was znowu w teamie naszym potrójnym. Cześć, cześć. Jest z nami Kuba. Jest z nami Ania. Jest z nami Zbyszek. Gdzie jest ja Zbyszka. Gdzie jest Aniu, no musimy zrobić powitanie. Tak, także powiedz tutaj ładnie. Cześć, tu Ania i Zosia. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań. W dzisiejszym podcaście oraz po kolejnym gościmy psychologa Jakuba Łowińskiego, i K Kuba, chcesz się przywitać? Tak, cześć. Zosiu, wracamy znowu na Majki, bo szkoda, żeby się marnował taki kontent, który tutaj gdzieś nam wychodzi, pomiędzy. Tak, a jest on naprawdę wartościowy. Rzucamy tak tematami z rękawa, bo jest do omówienia tyle, zresztą zdajecie sobie pewnie sprawę, i dlatego też ja, jak był, podkreślać walory terapii, że tam można ułożyć bardzo wiele rzeczy. I teraz stwierdziliśmy, że zatrzymamy się na jednym temacie. Ania rzuciła taki, kubie się on spodobał. Tak, i ten temat brzmi: jak przestać myśleć podczas starań? Jak przestać myśleć podczas starań? Jak przestać myśleć w ogóle, tak naprawdę, podczas wielu innych rzeczy? Bo staranie to jest jedna z takich rzeczy, które jest w stanie przejmować kontrolę nad nami, przejmować naszą codzienność. Można powiedzieć, tak jak wiele innych takich, może być fiksacji. Ale jako to pytanie akademiowe, to bym naprawdę mm -hmm. je umieściła nawet chyba w trójce. Tak, Nie w dziesiątce, my. tylko po prostu w trójce. Na zasadzie mm -hmm. daj mi zresztą, ja sama szukałam takich rozwiązań. Wiesz, po to szłam mm -hmm. na terapię. Jak mam przestać myśleć? Jak mam sprawdzić to, co, o czym oni mi wszyscy mówią dookoła? Czyli na przykład, ciesz się chwilą, ciesz się życiem. Nie mm -hmm. wiem, wiesz, rozkoszuj się teraz, y, właśnie tą powiedzmy kawą. Tak. Jak dla mnie to jest po prostu, nie wiem, 1%, a 99% ważności to są inne rzeczy, gdzie nie, nie potrafię mm -hmm. z tego. Tak, znaczy powiedziałem to dlatego, że schemat jest taki sam. Czy myślisz e, o tym, jak zajść w ciąży, e, czy myślisz, nie wiem, e, o tym, jak coś osiągnąć konkretnego i to, to zaczyna właśnie no, przejmować na tobą kontrolę? Chodzi mi o sam system, że to działa bardzo podobnie. To, co mamy w naszej głowie, zaczyna kierować naszym życiem, a nie my zaczynamy kierować tym. E, co ma być w naszej głowie, że tak powiem, i e, tym, w jaki sposób my żyjemy. Bo jeżeli no, jest coś, co w naszej głowie ciągle się powtarza, co możemy nie wiem, nazwać jako automatyczna myśl, e, taki automatyczny wątek wręcz, i cały czas, on w każdej chwili nam się przypomina, no to to jest informacja taka, że no, nie za bardzo my kierujemy już swoim życiem, tylko właśnie ten wątek zaczyna przejmować kontrolę, zaczynamy wszystko pod ten wątek robić, starać się robić, a jeżeli jeszcze się nie zbliżamy do tego, to jeszcze zaczynamy przy okazji siebie obwiniać za to wszystko. Więc teraz, tak, jak przestać myśleć? Eee, przede wszystkim znowu zrozumieć schemat, że no, nie mamy wpływu na to, jakie myśli przychodzą nam do głowy. Te automatyczne myśli po prostu przychodzą i już. Teraz, jeżeli my zaczniemy z, nad nimi się zastanawiać i, że tak powiem, z nimi rozmawiać w pewien sposób, prowadzić wewnętrzne dialogi, no to my je automatycznie wspieramy. Czyli jeszcze bardziej o tym myślimy, jeszcze bardziej siebie nastawiamy na to wszystko, żeby no codziennie nami, no nad nami przejmowało kontrolę, albo inaczej zaczynamy oddawać temu kontrolę. I to, czego no dobrze było się nauczyć, no to jest nauczyć się przestać oddawać kontrolę. Tylko jak to zrobić? Nie ma innej możliwości, na przykład, żeby nie myśleć, niż faktycznie czy też fizycznie nie myśleć. I znowu przychodzi, tutaj, <laughs> tu i teraz. I to jest kolejny raz, tak że co jest. Kuba, just like that. Dzięki Kuba, no, zakończyć. Łatwo Przestań powiedzieć. Okay. Dzięki. Tak, ale no to wydaje się, no można powiedzieć, łatwo się mówi, tak, ale to też jest takie proste, tyle że to wymaga no praktyki, nie ma nic innego. Tak jak wspominałem wcześniej, na Poprawę koncentracji nie ma innego, innej metody niż koncentrowanie się, czyli łapanie siebie na tym, że nasze myśli gdzieś uciekają, i ja powracam do tego, powracam. Tylko im częściej to robimy, tym łatwiej nam to przychodzi, i już zaczyna nam wchodzić w nawyk. Ja zaczynam łapać siebie częściej na tym, że myślę w ogóle o czymś innym, myślę o przyszłości, myślę o no, zupełnie innych rzeczach niż te, które się dzieją teraz. I non stop mamy jakieś nie wiem, zadania. Załóżmy, nie wiem, takie no stop, coś się dzieje dookoła nas. Nie wiem, robimy śniadanie. Ja robię śniadanie, ale myślę o tym, co zrobię sobie na obiad już. I nagle się skaleczę nożem, bo nie myślałem o tym, jak robię to śniadanie. Nie byłem w tu i teraz. A teraz znowu to jest takie mm, subtelne: mm, to tu i teraz i bardzo łatwo ucieka. Tak jak teraz, no nie wiem, właśnie widzę was i no, nie ma nic innego. Niż to, że ja teraz tutaj siedzę. No nie ma. Nie ma innej chwili. Po prostu nie ma. Ale jeżeli w głowie sobie myślę, że zaraz będę musiał pojechać dalej do kolejnej pracy i zacznę o tej pracy myślę, co ja tam będę robił, to automatycznie uciekam stąd. Trochę. Leży na no moje ciało, dalej tu siedzi. I ono już się nastawia na to, co będzie. Czyli tak jak rozmawialiśmy o stresie, no to jest wszystko, no, można powiedzieć, ze sobą związane. Taka psychosomatyka. Jedno ma wpływ na drugie. I to też jest yy, fajne. Że to też bezpośrednio z terapii poznawczo-behawioralnej, z jednej strony są te elementy poznawcze, czyli to, w jaki sposób my poznajemy świat, w jaki sposób my go oceniamy, jak interpretujemy rzeczywistość, a z drugiej strony jest nasze zachowanie. I to, co jest fajne, jedno ma wpływ na drugie i odwrotnie. Jeżeli ja zmienię swoje nastawienie do czegoś, no to zmienię swoje zachowanie. Ale jeżeli ja zmienię swoje zachowanie, to wraz z tym też może się zmienić moje nastawienie. I tutaj znowu odnośnie tej e, aktywności fizycznej. Ja mogę sobie siedzieć tydzień i siebie motywować do tego, żeby wyjść i coś zrobić, nie wiem, wyjść na basen, na spacer, na cokolwiek, dopóki nie będę pewny, że okej, okay, już wychodzę, jestem gotowy, albo wyjść i tak naprawdę już jest ten cel osiągnięty, wyjścia, a potem zacznę wiedzieć, kurczę, faktycznie, to miało sens. Po co ja tyle siedziałem wcześniej, po co, dlaczego ja wcześniej to nie zacząłem, dlaczego ja nie wiedziałem tego, nie wiem, 10 lat temu, a wystarczyło wyjść. Czasami właśnie jest coś takiego, że wystarczy i ta, to tu i teraz, to te myśli, które są właśnie, wystarczy się skupić na tym, co jest tu, zawsze jest coś. A jeżeli, nie wiem, uważamy, że nie wiem, to jest nudno, czy nic się nie dzieje, to dalej, to też jest to. W tym momencie możemy sobie poświęcić czas, nie wiem, na odpoczynek. Nie wiem, jeżeli są osoby wierzące na modlitwę. Tylko właśnie, nie chodzi o klepanie pacierza, tylko na odmawianiu takim świadomym. Jeżeli osoby, które są chętne na przykład na spróbowanie medytacji, to tak samo. I tutaj nie ma żadnej wymówki, że muszę mieć specjalną pufę, specjalną pozycję, tak naprawdę to nie ma znaczenia. A jeżeli ma to dla ciebie znaczenie, to znaczy, że już właśnie wybiegasz, już zaczynasz robić sobie wymówki. Bo nie ma znaczenia, w jakiej ty ostatecznie pozycji jesteś. Chodzi o to właśnie, żeby patrzeć na swoje myśli, co tam się dzieje i możemy też sobie je w pewien sposób nazywać. To jest fajne, że no mamy w swojej głowie różnego rodzaju no takie głosy wewnętrzne, które czasami mówią, nie wiem, w pierwszej e, osobie, że muszę to zrobić, a czasami mówią, zrób to. Albo jesteś taki, czyli jeszcze oceniają. Sami siebie oceniamy, ale tak jakby słyszymy, jakby ktoś inny nas oceniał. I to też jest jakby no popularne, że w pewien sposób no prowadzimy te dialogi wewnętrzne. Tylko, właśnie, co się z tym dzieje? Co my z tym robimy? Zaczynamy ich słuchać potem. Jeżeli w głowie pojawia mi się, jesteś do niczego, no to ja nagle zaczynam w to wierzyć i na każdym kroku widzę, że jestem do niczego. Tylko, że nie widzę tej pozostałej rzeczy, tej właśnie teraźniejszości, że tyle rzeczy już zrobiłem. I tak samo. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej e, o tym, że m, no, stało się w życiu coś takiego. Ogromny zwrot w życiu, tylko że <laughs> sam zwrot nie przyszedł. <laughs> to ktoś zrobił ten zwrot i teraz. Słuchajcie, możemy powiedzieć, o co chodzi, bo to chodzi o moje życie. <laughs> tak. Jest zwrot w moim życiu. Ja mówię o tym otwarcie, więc mogę wam ten temat naświetlić. Rozmawialiśmy o tym, jak, jak, jak ja to nazywałam, że to był zryw życia. Zryw życia. To był zryw życia, bo rozmawiamy o tym, że. <laughs> Dudek będzie się bił, e, Klefał się będzie piętami podyłku z radości, że aktywność fizyczna jakby ma wpływ na każdy aspekt naszego życia, bo on mi to powtarzał zawsze. I powiedziałam Kubie, że Kuba, słuchaj, ale zobacz, u mnie w moim przypadku to właśnie tak było, bo wiesz, jak zaczęłam stosować dietę, jak poszłam na basen, no to właśnie wtedy się udało, nie? Właśnie wtedy zaszłam w ciążę i Kuba mówi, hej... Ale jaki zryw życia, nie? Dlaczego to nazywasz zryw życia? No właśnie, teraz już też powiedziałeś, że jak poszło na basen, bo to ty zdecydowałeś, żeby pójść na ten basen, no przecież nikt za ciebie tam nie poszedł. Wszyscy do góry trąbili, iść na basen, iść na basen, załóżmy, tylko, że znowu, no jeżeli ktoś nam każe coś zrobić, to nasz taki wewnętrzny trochę honor, no trochę nam nie pozwala tak zrobić, bo to będzie oznaczało na przykład, że nie, przegrywamy, że zaczynamy podlegać komuś. Eee, dopóki sami nie zdecydujemy, dobra, idę na ten basen. Teraz jak ktoś tam powiem, wstań o siódmej na basen. to nie, ja wstanę o siódmej i pójdę na basen. Choćby nie wiem, co ja muszę być <grym> na górze. Ale okej, okay, jeżeli to, to jest pięć minut sposób. różnicy to nam daje taki, nie wiem, komfort wewnętrzny, nie że wiem. To moje. Tak, to ja zadecydowałem te pięć minut. No to okej, okay, tylko ważne, żeby to zrobić. I ważne, żeby widzieć siebie w tym wszystkim. Nie ma jako takich zwrotów życia samych w sobie, tylko są nasze akcje, które powodują jakieś reakcje. Jeżeli ja zaczynam interesować się, załóżmy, nie wiem, historią i zaczynam oglądać jakieś kanały, jeździć na jakieś, nie wiem, spotkania, to automatycznie trafiają się na mojej drodze ludzie, którzy też się tym interesują i mogą w stanie wnieść, mogę się od nich uczyć. I teraz oni by się nie pojawili, gdybym ja nie zadecydował, że się będę na przykład tym interesował. I to samo jest no, niemalże na każdym kroku. Na każdym kroku czymkolwiek się nie zajmujemy, jeżeli robimy to faktycznie, no żeby, nie wiem, chcemy się dowiedzieć czegoś, to nagle spotykamy ludzi, którzy też się tym interesują. Nagle to wiesz co, też że mi przychodzi do głowy, że jestem staraczką i jestem taką początkującą staraczką, więc ja za chwilę zgłębiam nurty wszystkich forów, zapisuję się na wszystkie grupy, jakby poznaję ludzi i jakby rozumiesz, żyję tam. Ja ciągle tam jestem, a chodzi mi o to, żeby jednak nie myśleć. Bo jak sobie, jak w ogóle zaczęłaś o tym mówić, że trzeba... Jakby być tu i teraz i nie wybiegać w przyszłość, to od razu widzę siebie taką. Wiecie, na zasadzie, na zasadzie od razu to widzę. Jesteśmy na przykład po wizycie, wizycie w klinice, w zarąbistej restauracji z Dudkiem, bo tak praktykowaliśmy, że sobie po wizytach chodziliśmy na pyszne jedzenie. I ja z jednej strony się naprawdę jaram tym, co jem, a z drugiej strony myślę sobie, kuźwa, muszę wygooglować już to, co on mi powiedział, czy te leki, które mam. Muszę się zapytać dziewczyn, czy one też tak mają, nie? Czyli zaraz, już się zaraz nie jak lektujesz. będziemy jechać. Dokładnie, jak będziemy mhm. jechać w samochodzie, to ja zaraz już dobrze, że mam naładowany telefon. To jeszcze mi wystarczy, bo dwie godziny drogi to mm -hmm. dużo zdążę sprawdzić. Zadzwonię do tego, zrobię to. Jakby wiesz o co chodzi i to, co jest na talerzu, no to ja może będę pamiętać, Ty, że to było tak dobre. Ale... ale to jest właśnie to. I teraz w takich sytuacjach, gdy już chcesz coś zaplanować i wiesz co zrobić, dobrze jest sobie znowu spisać to na kartkę. Na szybko punkty zapisać, na przykład też jak w trakcie rozmowy o tym też kiedyś rozmawialiśmy, ale w trakcie nie wiem, gdy jesteś na tej kolacji, już przychodzi ci do głowy, no to bierzesz kartkę, zapisujesz sobie, sprawdzisz to, zadzwonisz tu, zrobisz to, zrobisz to, odkładasz. Wracam masz zapisane, do tenerza, tak, tak, masz zapisane, co masz zrobić. świetnie, nie muszę o tym myśleć. To jest jedna z podstawowych rzeczy, bo jeżeli nasz umysł jest przeciążony, tym ktoś tu się dzieje, nie wiem. Chce budować dom, e, przy okazji, nie wiem, m, zrobić, e, nie, nagrać, właśnie, nie wiem, podcast, coś, przeczytać jakąś książkę, wszystko po kolei. To nagle brakuje mi czasu, możemy tak powiedzieć. Tyle, że no zobaczysz, czasu każdy ma z nas tyle samo. Tylko lub aż 24 godziny, trochę trzeba przeznaczyć na spanie. Teraz czasem zarządzać się nie da, da się zarządzać sobą w tym czasie. Jeżeli my mamy zaplanowane pewne rzeczy, oczywiście też nie na e, styk, e, tylko mniej więcej 80% tego czasu, to czujemy się spokojniejsi, bo my wiemy, że to zrobimy później. To zrobimy. To jest moja stara, jej kalendarzek na przykład, nie? Czyli wszystko. Tak, i, i teraz sobie i tak myślę, że to mi daje spokój, bo ja nie muszę o tym myśleć i stresować się, że zapomnę, że w cały czas w głowie. A słuchajcie, przyszło mi do głowy, bo takie. Przychodzi do ciebie właśnie taka Ania, bo dla mnie tak sobie teraz myślę. Te myśli podczas starań były dla mnie czymś nie do udźwignięcia momentami. One towarzyszyły mi non-stop. Cały dzień mogłam myśleć tylko i wyłącznie o tym, że się nie udało, że zaraz będę robiła test, w którym jestem cyklu, a jeszcze raz spojrzę sobie na kalendarz, gdzie zapisywałam sobie temperaturę. Nic tam się nie pozmieniało, ale ja sobie chętnie na niego popatrzę, powykreślam, skreślam, pozobaczę, co by było gdyby. I gdyby zabrać mi te myśli, to te starania byłyby o wiele lżejsze dla mnie. I teraz powiedz mi proszę, kiedy ja zasypiam z myślą o tym, że staram się o dziecko i że się nie udaje, budzę się z myślą, że zaraz wytrzymam jeszcze trochę, bo będzie szósta godzina i będę mogła zrobić test owulacyjny, ciążowy. Yy, które jakby robiłam notorycznie, i przychodzę do ciebie i mówię. No i od czego ja mam zacząć? Kiedy ja już nie dźwigam tych myśli, ja już nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim, bo to jest taki ciężar, który naprawdę czuję namacalnie na, na swoich barkach, który niosę cały czas. Idąc do ciebie myślę o tym. Siedzę tu dlatego, mhm. bo myślę o tym. No i właśnie, zobacz sobie, <laughs> idąc. Do mnie, myślisz o tym. Jakby nie skupiasz się na tym, że idziesz na tym, co widzisz, jakie, ja, nie wiem, mają kolory, dachy, załóżmy jakie samochody, ja, że Tego nie widzisz, bo jesteś w swojej głowie. I teraz znowu to jest, no, wydaje się znowu tak banalne. Jeżeli się leży na przykład na, nie wiem, chcemy zasnąć, tak, no to możemy mówić, że, no, tutaj nie mam nic do roboty, więc sobie będę, nie wiem, myślał, czy będę sobie myślała, właśnie o tym. Tylko teraz z drugiej strony, tak, możesz na chwilę znowu pauza, zrobić sobie fizycznie stop, okej, okay, to są myśli, stop. Jakie, jaką fakturę ma moje przecieradło? Czy jest fajne, wygodne czy nie? I teraz czy czuję wszędzie na łydkach? Tylko nie wiem, śpię w długiej piżamie, czy w krótkie? Pod stopami czy czuję? Czy jak złapię w rękę, no to jest takie nieprzyjemne czy nieprzyjemne? Zaczynam doświadczać tego, co się dzieje tu, więc już mój mózg na chwilę staje się wolny. Na tą jedną chwilę staje się wolny. Potem zaczynam powracać do tego, no, być może znowu. Znowu czuję to, to jest znowu to samo, znowu w ciele. Czy na przykład czuję puls w dużych palcach na nodze. Chcę go poczuć, czyli skupiasz się na tym i znowu przerzucasz tą uwagę z tych myśli, z tego natłoku, do tego, co się dzieje tu. Możesz sobie znowu wymyślać na siłę, troszeczkę w tym momencie, jakąś sytuację, że idziesz sobie z po górach, czy że właśnie wchodzisz do jeziora, czy że, nie wiem, zbierasz muszelki, bo to ty decydujesz o tym, co twój mózg ma przetwarzać. Trzeba pamiętać o tym, że mózg to narzędzie, no, które się nie wyłącza. On cały czas, nawet jak śpimy, to też jest jakaś tam jego aktywność e, i on cały czas pracuje. Nie da się jego wyłączyć, ale mamy wpływ na to, co on będzie przetwarzał. Czyli znowu, jak są jakieś automatyczne myśli, które nami e, wiem, rządzą, zaczynamy się łapać na tym dobra, stop, teraz myślę sobie konkretnie o tym. Tylko nie nie myślę o tamtym, tylko myślę konkretnie o czymś innym. Znowu tutaj jest to przestawienie z tego można powiedzieć niemyślenia jako takiego na myślenie o czymś konkretniejszym. Na przykład, nie wiem, o tym jaki film oglądaliśmy. To też jest jedna z takich metod, jeżeli znamy jakiś film na pamięć, możemy sobie w głowie go prześledzić, taki który kiedyś nam się podobał. I śledzimy sobie, nie wiem, jakieś tam akcje, co się działo w tym filmie, czyli coś co znamy, coś co nas nie zaskoczy. W żaden sposób, bo jeżeli sobie w głowie na przykład znowu zaczynamy się czy sytuacja, która będzie jutro, jakaś rozmowa, która będzie fizycznie, no to my zaczynamy reagować w tu i teraz, zaczynamy się bać, a może powiem to, a może tego nie powiem, może on coś mi powie, a może się czegoś dowiem, może coś nie dowiem, to znowu wybiegam, nie ma mnie tu, jestem w przyszłości. A jeżeli się skupiam na tym, albo sobie w głowie kieruję swoje myśli na przykład na ten film, na przykład na tą taką nie, wizualizację, no to już zaczynam nimi kierować, już mam ten wybór, taki rozstrzał między tym natłokiem, a między takim spokojem. Tylko, że to też jest, znowu wymaga ćwiczeń i na początku na pewno się nie będzie udawało. No i właśnie super, że to padło, bo ja ciągle czekam, żeby powiedzieć, wiecie co, żeby się nie nastawiać, że teraz po odsłuchaniu tego i po próbie wdrożenia to będzie takie uwalniające, że ja ten mózg odciążę na naprawdę długo. To może być sekundka, nie? Ale potem jak znowu spróbuję, ciągle będę o tym pamiętać, to może się uda na dwie, a potem może się uda na pięć. Że to będzie takie, a w ogóle to, co powiedziałaś, żeby nie nastawiać się na niemyślenie, tylko na myślenie o tym, co jest, to jest w ogóle niesamowite. Pamiętasz różowego słonia? Mhm. Jak y, mi takie zadanie, żeby teraz nie myśleć o różowym słoniu, nie? To jest to, jest tak jak, nie, już to, jest przed tak, to jest dokładnie to, jest... Tak, jak mówisz, nie myśl o staraniach. I robię tylko to. I tylko ten różowy słoń teraz, nie? Więc nie można się chyba skupiać na tym, o czym nie myśleć, tylko właśnie na tym, jaka jest faktura tego, jak naprawdę smakuje ta cytryna w herbacie, czy jak nie wiem co. Albo co mhm. robić z tymi myślami, które przychodzą. A bo Kuba e jeszcze powiedział, że można je sobie wyobrazić jako napisy. Nie, nie powiedziałeś tego. To padło między nami, jak nie był naciśnięty mm -hmm. czerwony przycisk rekord. Tak, to niech to tak, tak. Teraz... Możemy sobie wyobrażać jako napisy, możemy sobie wyobrażać w ogóle, zobaczmy, że no, to my mamy kontrolę nad, nad to, w którą stronę kierujemy te myśli. Bo ona przychodzi już, ale jeżeli my zaczniemy brać nią pod uwagę i zaczniemy z nią się bawić troszeczkę, na przykład, no tylko tutaj e, do tego, no często się powtarza na przykład moich pacjentów, że mówią sobie, że jestem do niczego. No i teraz słyszę taką w głowie myśl, jestem do niczego. Mówię to albo jesteś do niczego. No to zależy już e, indywidualnie. I ona jest często powiedziane takim konkretnym głosem, podsumowującym wszystko. Ale jeżeli ja sobie w głowie to powiem na przykład e, głosem osła ze szreka, <hala> tak. E, no to, jeżego Sztura, no to nagle jest in, inaczej. Ona traci moc, ta myśl. Ona tak naprawdę nagle, ja się z, jakby z niej śmieję wewnętrznie trochę i właśnie na tym trochę to polega. Branie pod uwagę tego wszystkiego, że to są tylko automatyczne myśli. I jeżeli ja zaczynam w nie wierzyć i z nimi żyć, no to cały świat nagle zaczyna mi udowadniać, że tak jest. Nagle właśnie to, tak jak ty mówiłeś o tym, że e, y, zaczynasz sprawdzać wszystkie fora, i to, tylko że to jest Twoja decyzja. Tutaj nie chodzi o nie wchodzenie na forum, bo zdobywanie wiedzy no, jest ważne i trzeba to robić wchodzić na forum, tylko wchodzić na forum z nastawieniem, co ja chcę tam znaleźć. Czy ja tam wchodzę, żeby się tylko, można powiedzieć, podołować tym wszystkim, że jak jest źle, jak jest ciężko, czy tak naprawdę właśnie znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Tak jak ty wspomniałeś, że ktoś tam bierze takie leki i pytanie, czy ktoś inny, e, znaczy ja biorę jakieś leki, czy ktoś inny też je bierze. I sprawdzić, czy one działają, czy nie działają. Okej, okay, wchodzę tam, dowiaduję się czegoś, ale jeżeli moje życie polega na byciu na tym forum, no to automatycznie nie jestem tu. Jestem tam. Ciągle. I teraz ktoś może sobie robić z siebie, nie wiem, celebrytę, można powiedzieć, na forum, i są takie osoby, które żyją tym wszystkim i w taki sposób funkcjonują. Tyle, że no, tracą rzeczywistość. Tracą właśnie, nie wiem, przytulenie się z tym. Kimś bliskim, z bliską Realnym, osobą. Ktoś, tak, z, z tą rzeczywistość w ogóle, te ten wirtualny świat często w tym momencie przejmuje osoby, przejmuje nasze umysły, i ta rzeczywistość nagle wydaje nam się taka nudna. Na przykład. I co ja będę robił? Przecież nie mogę tak siedzieć i odpoczywać sobie, tylko że tak, no ten relaks jest ważny. Ja bym nawet nie powiedziała, że nudna, tylko wiesz, jakie bym miała poczucie, że jakby tracę czas, który mogę wykorzystać na to, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, może sprawić jakąś terapię, którą ktoś stosował, że przełożę to po prostu na to, że te starania będą bardziej efektywne, że to moje spędzenie czasu na forum, to oprócz tego, że uwielbiam się taplać w tym błotku smutku, bo uwielbiam to robić, ma jeszcze sprawić to, że ja pogłębię swoją wiedzę i że szybciej osiągnę cel. Tak jest, tylko znowu do czego dochodzimy? Do takiego, czy faktycznie to robisz, czy nagle zaczynasz sobie z tego robić rutynę i zamiast stosować te rzeczy, których się dowiesz, to szukasz nowych. A może sprawdzę to, a może jeszcze to, tylko teraz sprawdzę. Znowu powtarza się ta aktywność fizyczna. Dobra, wiem, że tak trzeba robić. No to sprawdzę, może jest coś jeszcze, a może jest coś jeszcze. I tak jakby tamto ucieka, nic z tym nie robisz, z tą wiedzą, którą już dostałaś, tylko ciągle szukasz czegoś nowego, wrzucasz siebie właśnie, tak jak powiedziałeś, to błotko. Takiej ciągle się w nim zaczynasz zaczyna się nim ochlapywać. I wcale nic ci to nie daje fizycznie, no bo nic to nie daje prócz właśnie takiego trochę no, zdołowania się. Wydaje się, że faktycznie dowiadujesz się nowych rzeczy, tylko czy z nich korzystasz, jak się dowiadujesz. Piękne miejsce, żeby postawić kropkę, bo wiecie, co mi się też wydaje, że to jest paradoksalnie to... zobaczcie, co robi Akademia płodności. Akademia płodności, która jest tylko w necie. Bo my właściwie w tym momencie wspieramy was tylko przez internet, mówimy wam żebyście korzystali z tej wiedzy, którą my na przykład Wam dajemy, tylko w określony sposób. Czyli na przykład nie zachęcamy do tego, żeby siedzieć na naszym Facebooku i scrollować każdą z historii i poświęcać na to po x godzin ze swojego życia. Tylko tak jak Kuba mówi, wyciągnąć konkrety, których dzisiaj się dowiecie. Tak? Dowiadujecie się, że na przykład, nie wiem co, likopen z soku pomidorowego poprawia parametry nasienia. To już jest spoko jakiś tam tip, który można, no, może sprawić, że klapka od monitora się zamknie. Ja już wiem, że na dzisiaj mam na przykład stosować sok z pomidora, tak? Skoro on mi może pomóc. Czyli dozowanie tej wiedzy i nie życie na yy, w wirtualnym świecie. No. To tak, no to Do jest, czego mamy tendencję, nie? Tak, to jest ważne, żeby rozgraniczyć to, tylko też no mówimy tutaj o niemyśleniu i to też jest trochę ucieczka z jednej strony od tego myślenia, tak, że ja sprawdzam na forum, czytam, wrzucam sobie, tylko że to jest dookoła tego tematu ciągle. Może spróbuję teraz znaleźć inne forum. Forum, nie wiem, o czymś innym. Ktoś chciałby nie, nauczyć się sadzić rośliny. Załóżmy. I zaczynam tym się zajmować. Zaczynam... Czyli projekt Żyćko, dokładnie to, do czego zachęcamy, tak? Czyli kierować chociaż na chwilę te wyrwane takie tak. ze szponów niepłodności rzeczy. Marzyłaś o tym, żeby szydełkować? Nigdy nie zrobiłaś nic w tym kierunku? Może teraz ten czas, który wcześniej spędzałaś na forum? A no właśnie. Jakiś nowy ściek albo coś tam, no. I wiecie, co ja sobie jeszcze myślę, że do takiego, że też do projektu Żyćko i tak na podstawie swoich doświadczeń, podczas tej Podczas tych starań, chyba trzeba dojrzeć. Jakby to jest pewien etap, do którego dochodzisz. Yy, I fajnie, jeżeli sobie uświadomisz wcześniej, dzięki na przykład naszym podcastom i rozmowom z Kubą. Yy, ale ja musiałam do tego dojrzeć, że w końcu już nie miałam na tyle siły, że już powiedziałam dość, bo po prostu ja już tego psychicznie nie wytrzymam. I, i wprowadziłam faktycznie to, co zrobiłam w swoim życiu, wprowadziłam projekt Żyćko, pomimo tego, że nie wiedziałam jeszcze, że tak to się nazywa, że, tak że, tak, że tak to Zosinek nazwie. <laughs> I to był projekt Żyćko, który na chwilę pozwolił mi nie myśleć o tym, co wcześniej tak bardzo mną targało. Czyli też znowu to, co powiedział Kuba w sumie, że ale tylko było... Ania może podjąć decyzję za Anię i to była wtedy twoja decyzja, tylko Zosia za tak. ale to właśnie dzięki rozmowom z Kubą staramy się to zrobić wcześniej, no bo obydwie mamy takie doświadczenie i takie przemyślenia, że zarówno u mnie, jak i u ciebie to trwało za długo, że właśnie nie było takiego podcastu, że nie było takiej akademii, że wiesz, nie miał nam kto powiedzieć że może gdyby przyszło takie otrzeźwienie na zasadzie, właśnie nawet gdyby przyszło w tym nieodpowiednim momencie, wiesz, gdzie ja tego nie chcę słuchać, bo ja na przykład chcę żyć na tym forum, to za jakiś czas bycia i stwierdzenie, że jednak mnie to męczy, bym sobie przypomniała o tym, że jest taki kuba, może jednak warto to odświeżyć, wiesz, i spróbować, nie wiem, właśnie tego oddechu czy czegoś. Rozumiesz? chodzi o to, że po prostu dajemy takie rozwiązania. No tutaj e, Ania powiedziała taką ważną rzecz, że <laughs> już nie miałam siły na to, więc spróbowałam, czyli doszło do tego no, z samego dołka. W którym już nie było wyjścia na spróbowanie tego, na, na spróbowanie czegoś nowego. Nie było wyjścia, musiałem zacząć inaczej. I teraz to można postanowić wcześniej. Tylko znowu, to jest słowo klucz, to jest postanowić. Każdy sobie może dać szansę. Nikt nas nie zmusi do tego, żeby coś zrobić. Tylko no, dopóki sami nie podejmiemy tej decyzji, że spróbuję, dam sobie szansę. Na przykład na tydzień nie wchodzę na forum. Zakładam sobie sam i teraz następnego dnia pojawia się pytanie, a co, może coś nowego się tam pojawiło, no i teraz znowu masz dylemat, czy zrobić to, co teraz chcesz, czy to, co sobie postanowiłeś wcześniej. Czyli sobie postanawiam? Ok, na tydzień, nie, już, po prostu. I trzymam się tego, trzymam się jednego postanowienia, że przez tydzień nie wchodzę, co po tygodniu. Tak jest, bo na początku co, masz masę myśli, a co mm -hmm. jeśli, a co jeśli, a co jeśli. No Tylko i tak że... jak mówisz, coś mnie omija, mam takie poczucie że... ciągle, że Tak, że forum to jest taka ucieczka od tej teraźniejszości. Każde forum, każde no, gdzieś wyjście e, powiedziałbym, no w ten taki świat e, inny, wewnętrzny trochę, czy też właśnie, no wiem, wirtualny, który jeszcze wspiera te wewnętrzne myśli, no to jest no taka ucieczka od tej rzeczywistości, która jest teraz. Rzeczywistość moja w tym momencie jest taka, że leży tu mną no, banan <grym, 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 i gorzka czekolada, Zosi. Tak, to się w tym momencie dzieje. Tylko, że trzeba zauważać to i trzeba się łapać właśnie na zauważaniu, czy zauważamy tą rzeczywistość, która jest teraz przed nami, czy jesteśmy gdzieś w swoich głowach. Gdzieś daleko no, błądzimy. Można ja mam jeszcze taką myśl, że podczas, podczas starań mi. Chyba bardziej właśnie wygodnie było uciekać w te negatywne myśli i ten taki siedzieć w tym dołku, niż. bo ja bym była wściekła, jakbyś mi kazał z niego wyjść. I do mnie to by totalnie nie trafiło na początku. Może nie na początku, ale później, jak już się ta niepłodność rozszalała i w mojej głowie i w naszych życiach, gdzie każde nasze to, co robiliśmy, sprawiało, że przypominało mi o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy. To mi tam było po prostu lepiej być tam, właśnie i rozpaczać, niż wziąć się w garść, powiedzmy, i wyjść z tego, i nagle spróbować przestać myśleć. Może to też wynikało z tego, że ja nie miałam siły na to. Brakowało mi, brakowało mi siły i tam mi było lepiej. Lepiej mi było, tak mi się wydawało, tak? Ale na tamten czas ja czułam tak, że jest mi tam lepiej i ja sobie robię więcej dobrego. Właśnie spędzają czas. Uciekając po prostu. Może to wszystko, co robiłam, było ucieczką od zmierzenia się z tym, co się dzieje tu i teraz właśnie w naszych życiach, odwlekania rozmów z moim mężem, tylko patrzenia się w komputer, tak? No ale było mi ciężko, i czy to jest tak, że właśnie my wolimy robić nic i po prostu poddać się temu, co jest, i wejść w ten takie czarne, mroczne, sidła niepłodności, czy. Czy Po prostu już zawalczyć o to, bo to wymaga więcej wysiłku. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że Ania jest zupełnie inną typem osobowości niż ja. Ja miałam identycznie. I jakby tu się case, Tak, dokładnie. Że case uciekania w to, że jakby, nie wiem czy to można nazwać rozdrapywaniem ran, czy poczuciem, że ktoś też ma takie jak my, że, że to ja określam to tym taplaniem się w tym błotku, że ja to kochałam i ja też to robiłam. I, ale je też obydwie mamy takie przemyślenie, że gdzieś te lata życia spieprzyły, że jakby jak cofam się do wtedy, Właśnie chciałem tylko o to zapytać. Cze, cze, nic, no, tam nie ma nic. Właśnie chciałem o to zapytać, co teraz, bo tutaj powiedziałeś wcześniej, no takie dwie ważne rzeczy, <laughs> jedna, która mi od razu przykłamała uwagę, to jest to, jakbyś mi kazał teraz przestać czytać, no to nie. I faktycznie, jak ktoś nam każe coś zrobić takiego, no to my z tego nie skorzystamy, nie tylko dlatego, że no nie, możemy nie wierzyć, że to jest dobre, ale też, że ktoś nam właśnie kazał. Nikt kazać nam, że tak powiem, no może nam kazać, ale nie zmusi nas do tego, dopóki ty nie podejmiesz decyzji, że nie. Dam sobie szansę i teraz, no, sprawdzę, jak to jest bez tego forum. Widzę, że to forum, no fajnie się jakoś tam niby czuję. Też, jak powiedziałeś, wydawało mi się, to jest druga rzecz, właśnie na którą zwrócimy uwagę, wydawało mi się, że e, było fajnie, że wtedy właśnie chciałam coś takiego, bo chcemy się troszeczkę, no tak, otulić e, tym, tymi myślami, innymi osobami, tak jakby rozpaczać, którzy z drugiej strony, czy to rozpaczali nam pomaga, czy nie. I wychodzi na to, tak jak obie tutaj mówicie, że no wolałabym wcześniej, chciałam wcze chciałabym. Wcześniej, no teraz w przyszłości. To byłam zauważyć w stanie dopiero z perspektywy, bo jako ta Zosia i Ania, które są wtedy, kiedy dostaje taką informację, wyjdź z forum, to się sobie, nie. Ale w ogóle nie. To właśnie. jest stanie, co chcę zrobić, nie? Dokładnie. Teraz znowu, że z sytuacji perspektywy, i teraz jest masa ludzi, którzy no przeżyli bardzo podobne rzeczy do nas i nie wiem, i się przejechali na niektórych rzeczach, a inne no, zrobili tak, że faktycznie no, zrealizowali jakiś tam swój cel i warto się od nich uczyć, tyle że dopóki my tego nie sprawdzimy na sobie, no to to jest tylko taka, no powiedziałbym, sucha wiedza i teraz jeżeli my się nie zdecydujemy na przykład na taki ruch, że ok na tydzień zostawiam to forum, ja na tydzień zobaczymy, co będzie. Teraz się okaże, że ktoś będzie przez dwa dni walczył, w trzecim dniu już mu będzie, nie wiem, załóżmy, wszystko jedno. Potem już w ogóle może zapomnieć. Okej, okay, minie tydzień, to sobie sprawdzę. No chodzi do tego dnia. I teraz pytanie przed samym sprawdzeniem. Jak się czułem przez te ostatnie dni? Czy było mi lepiej, czy gorzej? I teraz znowu jest to indywidualne, jakie myśli się pojawiają, bo jeżeli ktoś. Sobie postanowi, że nie będzie wchodzić na ten forum, ale ciągle siedzi, tylko myśli, a co ciekawe, co na tym forum, to znowu ucieka tej rzeczywistości. Tyle, że taki krok, który podjął, to już jest, jakby wziął sprawy w swoje ręce, coś zaczyna z tym robić, i druga rzecz to jest właśnie no, ta rzeczywistość. To tu i teraz powtarzane jak mantra, tylko że to naprawdę, jak ktoś zacznie to stosować, to jest proste, bo znowu, nie ma innego miejsca niż tu i teraz, innego czasu, niż to, co teraz się dzieje. I to naprawdę wystarczy to zauważać teraz. Tylko, że jeżeli naszym tu i teraz jest czytanie na forum, ok, ja teraz czytam na forum, co się dzieje w mojej głowie później, po tym wszystkim. Ciągle o tym myślę. Jem kanapkę, myślę o tym. Piję, myślę o tym. Kładę się spać, myślę o tym. To tak naprawdę to zaczyna mną rządzić, a nie ta rzeczywistość. Bo Wybór mamy zawsze. Możemy myśleć o czymś innym, tylko trzeba no, te swoje myśli kierować w inną stronę, a nie starać się znowu nie myśleć o tym słowie. Czyli cudownie by było potrafić spojrzeć na siebie z perspektywy i znaleźć taki zdrowy balans, bo wcale. Wiecie, w ogóle to forum i to, że my tak urzucamy takimi hasłami typu tydzień czy coś tam, to są tylko przykłady. Bo yy, po prostu czegoś się czepiliśmy, żeby łatwiej wam to zobrazować. Ale to wcale też nie chodzi o to, żeby teraz ktoś, kto wysłucha tego podcastu, zrobił sobie, nie wiem, tydzień detoksu, bo to jest jedyny sposób. Nie, tylko to może być na przykład zauważenie tego, że nie wiem, wchodzę na to forum po to, żeby wyciągnąć konkretne informacje, ale nie zostaję tam na przykład po to, żeby coś tam. I kiedy łapię się na myśli takiej, że jestem tutaj po to tylko, żeby się taplać w błotku, to jest ten moment, kiedy trzeba to opuścić, bo wreszcie zauważyłam, że to robię. Nie? Tak, tak mi się wydaje, że jakby skrajności w, ka w każdą z tych stron, czyli albo żyję na forum, albo nagle je odcinam i mi go brakuje i nie potrafię, bo sobie odcięłam tlen, którym żyłam przez ostatnie miesiące, może być takie... Yy no podcinające ten tlen, duszące mnie po prostu, więc dopóki tego nie zrobię, tak w zgodzie ze mną, jeśli to jest mój pomysł na to, czyli wcale nie sztywno forum, a nie sztywno tydzień, może być. I jeszcze wam muszę powiedzieć o czymś, co mi jakby kołaczy. Mam taką orbitującą myśl, która do mnie wraca, od kiedy zaczęliśmy to nagrywać. Ania to pamięta, bo była ze mną podczas nagrywania tego go, go podcastu, ale gościłyśmy kiedyś tutaj u nas wirtualnie Justynę, staraczkę, która powiedziała wtedy taką myśl, której ja słuchałam już jako yy, mama, czyli jako teoretycznie ktoś, kto wygrał, już jestem po drugiej stronie, nie? I ona opowiadała, bo rozmawiałyśmy o tym, jak ona sobie radzi, ona była po poronieniach, po wielu latach starań, jeszcze nie wygrała tej walki, i zadałyśmy jej takie pytanie, jak ona sobie radzi i jakie ona ma tipy, na zasadzie, co możesz przekazać innym dziewczynom. I często wtedy powiedziała coś w stylu: mmm, wiecie, jak się nie udaje, i na przykład jak kolejny raz wiem, że to jest stracony cykl, albo na przykład kiedy kolejny raz poronie. To ja sobie daję taką godzinę na płacz i ja sobie przez godzinę płaczę, a potem ustalamy dobre koniec. Skończyła się ta godzina, i ja teraz się staram żyć. I użyła też takiego określenia, że nie pozwala sobie wchodzić w tą mgłę niepłodności, bo ona ją pochłania. I wtedy, jak ja to usłyszałam, to sobie pomyślałam: Boże, ja żyłam zupełnie inaczej. W sensie dokładnie ta mgła mnie pochłaniała, bo ja jej na to pozwalałam a ona była to w stanie zauważyć, ale pamiętam też, że było to dla mnie turbo trudne, że już na tym podcaście powiedziałam, że to jest jakby zupełnie nie mój case, dałyśmy taki, wiesz, to dałyśmy taki tip dla dziewczyn, które chciały to przyjąć, ale ja wiedziałam, że ja jako staraczka pewnie bym nie była w tym teamie, że jakby, wiesz, dla mnie takie godzina na płacz jest jakby tak bardzo za mało w stosunku do tego, co ja teraz przeżywam, że kurczę, no. Tak, właśnie tutaj to, co chciałem powiedzieć odnośnie tego forum jeszcze, że zamiast tygodnia przerwy można sobie ustalić, załóżmy, nie wiem, godzinę dziennie, konkretną godzinę. To jest też w pewien sposób, no, bierzemy no, sprawy w swoje ręce. Tylko tutaj powiedziałeś jeszcze jedną, znaczy to jakby powiedziała ta Justyna, tak? O tym, że tu chmurę niepłodności. To jest bardzo fajne, bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej na temat dialogów wewnętrznych to, co się dzieje w naszej głowie to dobrze jest sobie na przykład to nazwać. To, co się dzieje w tej naszej głowie. i Ona to nazywa jako chmura niepłodności, i to jest bardzo fajny zabieg taki psychologiczny. Jeżeli ja zaczynam myśleć o tym, to zapala się u mnie lampka, jakby na to OK, to ta chmura niepłodności. Dobra, poświęcę na to właśnie na przykład, nie pół godziny. Ustawiam sobie budzik, pyk, nie myślę. Oczywiście, to jest ciężkie na początku, wydaje się, może wręcz niemożliwe, ale jeżeli zaczniemy definiować to, co się dzieje w naszej głowie, jako na przykład, właśnie ta chmura niepłodności. Czy jako no cokolwiek innego, nie, wiem, moja czarna strona, mój cień, który nie wiem, przychodzi, no to zaczynamy go zauważać. A jak zaczynamy zauważać, to jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. I znowu, to jest też no, odkrywanie siebie w ogóle samoświadomość świadomość ma ogromny wpływ na nasze życie, bo im jest większa, tym większą my mamy nad tym kontrolę tym bardziej jesteśmy w stanie siebie motywować. Wiecie, no nie ma ludzi takich zmotywowanych codziennie. Żeby mieć codziennie motywację, trzeba się codziennie motywować. Przypominę, co jest wiele fajnych cytatów. Ja to w ogóle mam akurat taki notes, w którym zapisuję sobie fajne cytaty. I moja żona też, jak na przykład, właśnie chce, że nie wiem, nam, przejść na jakąś dietę, załóżmy, to rozwiesza sobie kartki z taką z jakoś informacją, taką dla niej konkretną, żeby codziennie widziała. To też jest fajne, właśnie przypominanie sobie: można sobie powiedzieć kartkę z tym, tu i teraz. Albo jakoś tarczę, które skupia, musi skupiać nasz wzrok, bo to są takie no, zabiegi, które znowu każdy może na sobie stosować. I teraz z takich e, cytatów. E, które mi przychodzą e, teraz do głowy, no to znowu, przypuśćmy, nie wiem, e, odnośnie ćwiczeń fizycznych. E, fajne jest, jeżeli chcesz przestać, przypomnij sobie, e, dlaczego zaczynałeś. I to jest znowu to, Ty, e, w tym momencie naszym celem jest, jakby e, wzięcie no, pod lupę naszych myśli i przejęcie nad nimi kontroli. I tutaj pojawia się znowu, zaczynamy przejmować kontrolę, zaczynamy trochę być w tym tu i teraz, no to możemy wpaść w pułapkę, już umiem. Już już jestem tu. I znowu po chwili tak naprawdę jestem w swojej głowie i lecę gdzieś, gdzieś indziej. Znowu muszę siebie tym złapać. Nie po to tu jestem, żeby właśnie myśleć o czymś innym, tylko żeby żyć, żeby korzystać z tego życia. I znowu powracam do tego wszystkiego. Tylko, że no to, no to są takie zabiegi znowu, no bardzo indywidualne. I każdy sam może tą chmurę mm, niepłodności w sobie wyłapywać. Im szybciej zacznie wyłapywać, tym szybciej będzie w stanie coś z tym zrobić. Tym szybciej zacznie, tak jak e, był początek naszej rozmowy, przestanie o tym myśleć. Przestanie, no, fiksować się na tym wszystkim. Bo wiecie, Kuba też na początku powiedział, to jest ważne, to powinno chyba wybrzmieć, więc ja to powiem, że o wiele łatwiej jest mu rozmawiać z ludźmi jeden do jednego, kiedy ma przed sobą konkretną Ani konkretną Zosię i przecież... Zupełnie co innego motywuje Ania, zupełnie co innego Zosie. Więc teraz, będąc tutaj w eterze i mówiąc do takich Zosi i Ani i Set, trzeba znaleźć jakiś taki wspólny mianownik i mówić tak bardzo ogólnie. Y więc też musicie sobie zdawać sprawę z tego, że podczas rozmowy z kimś takim, kto jest jakby tylko dla Was, y on będzie w stanie jakby jak najbardziej Wam pokazać to, w jaki sposób możecie robić to, o co zapytała Ania na początku czyli jak przestać myśleć. Bo sposób na to u każdego może być inny. I on może leżeć i te motywacje, i to wszystko, to jest tak ciężko znaleźć takie ogólne, które nas motywują. Tutaj staramy się Wam to po prostu nakreślić, tak, tak żeby trafić do jak najszerszego grona, ale każdego z nas motywuje coś innego. To, co jest ważne, to że nikt za nas tej pracy, jakkolwiek można to nazwać pracą, nie wykona. Nikt za nas tego nie zrobi. Tylko no, sami jesteśmy w stanie wyłapywać te swoje myśli i zastanawiać się nad tym, czy to one nami kierują, czy my, czy one kierują naszym życiem, czy my kierujemy naszym życiem. I teraz, no, to jest no, nasze doświadczenia, bardzo mocno wpływają na nasze przekonania, a nasze przekonania wpływają na to, w jaki sposób żyjemy. I teraz, zmiana tych negatywnych, czy też błędnych wręcz przekonań jest kluczowa do zmiany no, naszego życia. Ja jasne. No, to, tak. co, co tu można powiedzieć? Oczywiście. Chociaż powiem wam, że miałam takie myśli, jakby się tak dało skonstruować świat, że można było zrobić. Co, co w ogóle co się da. I jakby kupić każdą usługę dostępną. To pamiętam, że przychodziło mi do głowy coś takiego, że no zobaczcie, skoro jest taki Dudek na przykład, który jest moim mężem, i on ma tak zupełnie inną. Yy, łatwość podchodzenia do rzeczy, które mi z kolei sprawiają trudności, na przykład do diety i aktywności fizycznej, to wyobrażałam sobie to, jak jejabym naprawdę wszystkie pieniądze świata zapłaciła za taką usługę, że na przykład Dudek idzie na basen, spływa tam godzinę i potem cały dzień trzyma dietę, i to, co on dzięki temu wypracuje, przelewa na moje ciało. Nie? Czyli ktoś za ciebie zrobił. <laughs> tak, tak a propos tego, co ty mówisz, że musisz sam wiesz, że tylko Zosia może zrobić coś ze Zosie. No to, to jakby ja chciałam wymyślić taką usługę, jeśli taką opatentuję, to <laughs> No się. tak, e, fajnie by było, to też e, w dużej mierze ludzie robią to, no, na przykład przerzucają to właśnie na leki. Robią za nas czasami e, niektóre rzeczy, tyle że no właśnie, to jest, jeżeli ktoś by za nas to robił, to to nie byłoby trwałe w żaden sposób. I jeżeli ktoś by za ciebie chodził na ten basen, ćwiczył za ciebie, no to tak naprawdę no, ty byś na tym nie korzystała aż tak dużo, jak to, że sama zaczniesz chodzić. Działałby się to do wtedy, do kiedy bym na przykład płaciła za usługę. Rozumiesz? Bo wtedy by działały, Tak, ale nie? pojawiałyby się zupełnie inne, nie wiem, stresory, wszystko, chociaż no, to jest... Nie, no jasne, ale wiesz, względem... nie wyrobiłabym sobie nawyku, jakby nie pokonywałabym ja tych słabości, to były tylko te, wiesz, te takie... Mhm. Ja wszystko rozumiem, tylko... Ale że to, mózg, to jest znowu, to samo nastawienie siebie na wyjście na ten basen e, można by powiedzieć, może być nawet ważniejsze od tego, e, co jakby, nie wiem, co ktoś mógłby ci dać z tej usługi. Dlatego, Jasne. To jest, cały zestaw to się nie da rozdzielić. Choćby nie wiem co, więc no, bo to wszystko jest istotne. To, że ty założysz te buty i kurtkę, e, czy nie wiem, wyjdziesz, kapelusz e, i wychodzisz, no to to jest to, co ty robisz. To już są, to już jest twoje. W tym momencie. Jest jeszcze coś takiego fajnego, o co mogę powiedzieć na koniec, <laughs> odnośnie właśnie motywacji, bo przypomniałem się właśnie, że takie dowiedziałem się kiedyś, że są dwa rodzaje motywacji. Znaczy, to jest tam, są różne podziały, ale takie dwa rodzaje: jest taka motywacja od i motywacja do. I na przykład w przypadku, załóżmy, czytania książki. Motywacja do to jest taka, że za miesiąc chcę przeczytać książkę. I postanawiam sobie tak i tyle. I za miesiąc mam przeczytać książkę. E, no i okej, okay, mija tydzień, nie czytam, drugi, trzeci, i ten już czwarty się zaczyna, ale już miałam przeczytać książkę, no i co? Muszę szybko, nie wiem, wszystko przekładać po to, żeby się dostosować do tego. A drugi rodzaj motywacji to jest motywacja od. Od dzisiaj zaczynam czytać jedną, jedną kartkę albo jeden rozdział dziennie. I teraz od dzisiaj biorę, siadam, albo dzisiaj wieczorem przed spaniem to robię. I układam sobie dzień tak że przed spaniem biorę i na przykład, no to nie wiem, 20 minut, chociaż czy nie wiem, 10 minut, zależy ile mi to zajmie, czytam. Ja już jestem wygrany. Już zaczynam realizować to. Już dzisiaj przeczytałem. Jutro będzie znowu kolejna strona. To już nie jest tak, że jest ta książka do przeczytania w jeden dzień, cała. Ja czytam ją ze stresem, w ogóle nie myślę o tylko przewracam kartki, bo sobie postanowiłem. Tylko zaczynam już od dzisiaj małymi krokami. To jest jedna właśnie też z rzeczy, które dobrze jest w sobie, no wyrabia, czyli taką, no, cierpliwość w przypadku osiągania jakichś celów, odnośnie tego niemyślenia, No, to nie przyjdzie tam z dnia na dzień, choć to może być takie proste, że patrzę się teraz na no, tego banana sobie tutaj leży i okej, okay, tylko tym w tym momencie żyję, no ale zaraz zaczynam się o czymś innym, że niedługo będę robił to. No i znowu, powracam do tego, czyli to jest taka kwestia przerzucania tej uwagi świadomej, to się wyrabia. I jak ktoś ma w głowie, Coś, że się no stara, że tą chmurę ciągle, która nim przejmuje, no to, to na początku no będzie trudne. Po prostu, bo trzeba się nauczyć to rozgraniczać troszeczkę, ale z czasem będzie to coraz łatwiejsze. Jeżeli od dzisiaj na minutę uda mi się to zrobić, to już jest fajnie. Już znam to, że na minutę się da. Jeżeli wiem, że się na minutę da, to czemu mam nie spróbować dalej? Może na więcej się da. I znowu wprowadzamy się w coś takiego, wyrabiamy w sobie inne nawyki, zamieniamy je innymi. Mm, I nagle nasze życie zaczyna inaczej się toczyć. Zupełnie. Kładzę na to forum po to, żeby coś poznać. Okej. Okay. Przeznaczam, tak jak tam Justyna mówiła, nie wiem, godzinę czasu na to. I nagle to się wydaje proste. Tylko, że po czasie musiałem najpierw na minutę odejść od tego. Na chwilę chociaż. Szalenie się cieszę, że to wybrzmiało. Serio. Bo takie mam właśnie poczucie, że to na początku może być turbo trudne. Jakby mega zniechęcająca też wiesz, że Ty o tym mówisz, że to się wydaje takie proste, a jak ja próbuję to zrobić, to jakby, no nie umiem, nie potrafię, to jest jakby nie dla mnie. Więc jak sobie dam taki margines na to, że po prostu spróbuj od małych, naprawdę małych kroków, to mnie na przykład ta myśl bardziej napędza do tego, żeby się nie poddawać, kiedy myśl, która, no bo zobaczcie, to są myśli, które kierowały moim życiem przez ostatnie miesiące, więc one też z dnia na dzień nie wyjdą, bo ja teraz sobie postanowię myśleć o bananie, które leży przede mną. Wiecie, to jest trudne, nie? Więc trzeba się ciągle łapać na tym. I dać sobie chyba takie pole do tego, że minuta dziennie to jest naprawdę spoko i nie muszę dążyć do tego, że to będzie godzina dziennie od razu. Tak, tak, tak. Właśnie no to jest ten taki no, klucz. I znowu też indywidualnie są osoby, które bardzo szybko przychodzą w taki stan, ale potem mogą ba bardzo szybko stracić. Bo już sobie mówił, ok, ja już żyję tu i teraz, ale jest fajnie. I zaraz. Czuję, że jednak ten natłok myśli z, z innej strony? To myślę, ja. człowiek zapalnik. Ja, jak działam na 100%, bo mnie coś zapala na moment, to po prostu nie istnieje świat, nie? bo ja to teraz robię. Ale jak ta zapałka zgaśnie, to tak już tak <laughs> moja stara to wie. No I znowu <laughs> że tak się ze mną widzieć siebie w tym wszystkim, widzieć <laughs> sobie, że to ty sobie radzisz. To ja sobie radzę z czymś. To nie sytuacja sobie poradziła. To ja sobie radzę. I to jest fajne zauważać w tym siebie, w tym wszystkim, bo to daje moc. Na tym się buduje w ogóle pewność siebie i poczucie własnej wartości na swoich umiejętnościach. Na tym, że to my coś robimy. Nie udało się, tylko ja zrobiłem. To jest ważne, żeby no, w głowie mówić sobie właśnie też w taki sposób. Zmienić to, że to. Bo to zależy ode mnie i to się stało dzięki tak. mnie, a nie dzięki temu, że wszechświat to sprawił. A no właśnie, tak jest. Aniu, czy usłyszałaś odpowiedź na swoje pytanie? Początkowe zadane X czasu temu. Tak, a tak. I myślę, że to, to jest podcast typu, który gdzieś tam dojrzewa po wysłuchaniu. W naszych słuchaczach mam nadzieję, że będzie przez jakiś czas dojrzewał i rezonował w ich głowach. I myślę, że to jest tego typu rozmowa, za którą jestem bardzo wdzięczna Kubie, bo kto wie, kto zrobi pierwszy, ten pierwszy krok o wiele wcześniej i nie będzie może się tyle męczył, niż my z Osią dochodząc to naprawdę do dna, łapiąc ostatkiem sił oddech. Ale nikt tego kroku nie zrobi za was i ja nawet jak wymyślę taką usługę, to ten krok nie będzie pełnowartościowy, jeśli mi na, za nią nawet zapłacicie kupę kasy. Więc to muszą być wasze buty, wasze palce, które wiążą te sznurówki i wasz pierwszy, może często bardzo ociężały krok, ale on będzie wasz i w waszej decyzji. Tak jest. Kuba daje okejkę. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego podcastu, dziękujemy Kubo za... Zaproszenie. E, to no my Kubę zaprosiliśmy. On może dziękować za zaproszenie. <grymne> tak, <wiesz grymne> dziękuję bardzo za zaproszenie. <grymne> Kuba, dziękuję za zaproszenie. <grymne> tak, Dzięki, że mogę tutaj być. A, tak, tak. Nie wiadomo, kto kogo zapraszał. Słuchajcie, tego się nigdy nie dowiemy. Ostatnim razem ja was zapraszę. <grymne> Dziękujemy bardzo za wysłuchanie i niech rezonuje. No, ja tyle od siebie. Niech rezonuje. Spokojnego, spokojnej reszty tygodnia wam ha. życzymy. Do usłyszenia.